Dzień dobry kochani, witam Was we vlogmasie numer 8. Słuchajcie, jak już dzisiaj go wgram, to 1/3 vlogmasków już jest zaliczona i zostało tylko 16 dni do Wigilii. Słuchajcie, piękny czas, plan na dziś. Ja już w ogóle jest godzina 11:30, więc od rana intensywnie. Praleczka, sprzątanko, wiecie, 2 śniadanka, dzieci do szkoły. Dzieci, młodzież. Byłam już po krótkie zakupy, nadać paczkę. Za chwilę dopijam drugą kawkę i uciekam do firmy, bo tam mają podjechać do mnie jeszcze dwie klientki, więc muszę poogarniać, co mam. Wracam, dziś trochę może coś w kuchni porobimy, natomiast jutro mam w planie jechać w końcu na ten bożonarodzeniowy jarmark nasz bydgoski, więc na jutro mam zaplanowaną akurat wizytę u fryzjera i to się pewnie zejdzie z pół dnia, bo już słuchajcie, trzeba co nieco poprawić. A potem pojedziemy na bydgoski jarmark, zobaczymy jak to wszystko wygląda wieczorem, ale to dopiero jutro. Tak jak mówiłam, plan na dziś. Szybciutko lecę do pracy, wracam i jeszcze przed obiadem chyba zaliczę już kijki z kijkami. Mimo tego, że ja bardzo dużo chodzę, wszędzie gdzie mogę chodzę pieszo. Naprawdę, czasami bardzo, bardzo dużo. Te 10 tysięcy kroków to jest takie minimum z minimum, ale często ostatnio patrzę na koniec dnia, na mój krokomierz i patrzę, a tam 20, 22. Super, słuchajcie, bo ja się lepiej czuję, lepiej funkcjonuję, lepiej śpię, jestem dotleniona. Dobrze mi z tym, że chodzę, nie tracę na paliwo, słuchajcie. Same plusy. Także zachęcam Was również do takiej aktywności fajnej. No i co kochani, dopijam w takim układzie tą kawuczkę i uciekam robić co mam. Oczywiście zabiorę Was z Wami gdzie niegdzie. Może niekoniecznie już tam do mojej pracy, ale może na kiki? No zobaczymy. Jednak zmiana planów, słuchajcie. Byłam oczywiście, ogarnęłam tam zawodowo co miałam. Wróciłam i tak mówię, kurczę, jak ułożyć sensownie dzień. Szybki obiad zrobiłam. No i tam znajoma zadzwoniła po prostu, bo chodzi ze mną na kijki i umówiłyśmy się na 16, bo ja jeszcze na 15 muszę iść tutaj do lekarza z moją babcią, ale za chwilę się wybieram do sklepu chińskiego. Słuchajcie, mamy tutaj taki, koło mojego domku jest fajny, kupiłam ostatnio, nawet zamówiłam, bo gdzieś tam w internecie podpatrzyłam. Taki ten, wiecie co, podkład, to jest tak zwana pianka czy gąbka florystyczna. I w tym roku, ja ogólnie każdego roku robię coś sama, ale w tym roku wymyśliłam sobie, że zrobię piękne stroiki na groby. I miałam zamysł, żeby je zrobić na żywym świerku. W sensie będziemy kupowali choinkę żywą, to zawsze tam u tych sprzedawców gałązki można jak najbardziej dokupić, albo czasami nawet dają. Powkuwam tutaj żywy świerk, ale nie mam chyba nic takiego na górę i idę zobaczę, co tam nieraz w tych sklepach takie pierdołeczki są za parę złotych. I dzisiaj mam za cel też sobie coś może ogarnąć do tych stroików, bo potem, no wiadomo, my na groby jedziemy w samą Wigilię. Z racji tego, że to będzie robione na żywym świerku, to zrobię to dosłownie pewnie w przeddzień. Ale jak już będę miała te elementy takie dekoracyjne, no to już potem wiecie, pyk, 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 pyk. Ja lubię się tak bawić, takie, no, takie rękodzieło powiedzmy. Więc plan jest taki, że zbieram się zaraz i zobaczę, co tam mają. Wezmę kamerkę, spróbuję, może coś uda mi się nagrać. Słuchajcie, nie ma to jak wyjść z zamiarem fajnego haulu zakupowego i nie wziąć ze sobą aparatu, nie? No, ale słuchajcie, nic nie kupiłam, więc nie było co nagrywać. Ludzi pełno, słuchajcie. Chwilę się obróciłam na pięcie i tyle miałam zakupów, słuchajcie. Teraz, już po wizycie tam u lekarza. Pieczki! Idę, słuchajcie. Mimo tego, że tych kroków już mam dychę zrobioną dzisiaj, ale kijki to jest to, co doda mi takiej energii. Przyjdę do domu zziębnięta, zmęczona, ale
energia na noc będzie podwójna. Może posprzątam łazienkę jeszcze. Może się zbiorę. Jeszcze skoczę do mojego taty dzisiaj. Zobaczymy. Na razie ze znajomą się umówiłam na te kijki. No i idę, bo ona już zbiera się i czeka na mnie. Więc doładujemy baterię jeszcze mocniej. No i tak to słuchajcie, dzisiaj praktycznie już midzionek zleciał. Aczkolwiek nie wykluczone, że wydarzy się coś jeszcze. Dobra, maszeruję, słuchajcie, bo jest tak zimno, że kamerę ledwo trzymam. Jest taki zimny wiatr u nas. Nie jest to idealna pogoda na kijki, ale ja się nie poddaję, słuchajcie. Rewelacyjnie się po nich czuję, dlatego lecę. No dobra, to do później. Słuchajcie, tak sobie jeszcze idę do tej mojej koleżanki. To w sumie niedaleko, ale myślę sobie, kurde, jakiś mało świąteczny ten dzisiejszy vlogmas. No to mówię, dobra, odpalę, jeszcze sobie trochę do was pogadam. Bo jakiś akcent świąteczny dzisiaj będzie, słuchajcie. Kupiłam przepyszną kapustkę kiszoną i chyba zrobię dzisiaj farsz na moczy grzybki. I tak sobie myślę, że wieczorem jeszcze trzasnę krokiety. Wczoraj wyczytałam na jakichś tam grupach facebookowych, że dziewczyny robią tak, że smażą te naleśniory, nadziewają tym farszem i w ten sposób zamrażają. A na przykład we Wigilię już tylko wyciągają te naleśniki, panierują i smażą. Nigdy tak nie robiłam, raczej zawsze na świeżo. Ale słuchajcie, się okazuje, że święta Bożego Narodzenia spędzimy w nieco większym gronie jeszcze i będę musiała tam chyba szybki kurs zrobić w samą Wigilię rano do Grudziądza, więc ułatwię sobie robotę i zrobię kilka krokietów, zamrożę. Jak dziewczyny pisały, że dobre, to czemu nie, nie? Słuchajcie, i tak chodzę po tych sklepach czasami i obczajam, co by tu jeszcze sobie zrobić, jak tu życie ułatwić, ale już bardziej odliczam dni, kiedy przyjedzie mój mąż. Wtedy będzie taki power, wiecie, power, power. Wtedy to się dopiero bałagan w domu zrobi. A i tam. Święta przychodzą goście, a nie sanepid, nie? Jak to się mówi. Dobra, doszłam pod blok mojej znajomej, to maszerujemy. Goszczy zima pełną gębą, słuchajcie, zobaczcie, jaką fajną mam górkę do zjeżdżania na sankach. Raj, raj dla dzieciaków. Góreczki to jest rzut beretem. Oczywiście jest już bardzo ciemno, ale przez tą lampę widać, jakby jeszcze było jaśniutkie niebo. Fajnie, dzieciaki mają w mieście atrakcje chociaż. Nagrywam wam tą końcówkę tego vlogmasa resztkami sił, słuchajcie. Wróciłam z tych kijków, zziębnięta. Zmarznięta po prostu tak, że mimo rękawiczek, mimo czapki, gdzieś jakiś taki zimny wiatr, po prostu mówię, nie, ja chyba sobie zaszkodziłam. No ale dobra, zjadłam kolację, wypiłam kubeł ciepłej herbaty i tak mi się zaczęło robić, wiecie, błogo, fajnie. Ale z racji tego, że ja się dzisiaj jeszcze umówiłam z moim tatą, że przyjadę do niego i pojedziemy na jakieś, słuchajcie, takie większe zakupy. Musieliśmy jechać po takie kostki do kominka, bo mój tato się przeprowadził i teraz w tym nowym mieszkaniu ma kominek. I takie kostki są specjalne do kominka. Podobno bardzo ładnie wyglądają, tak strzelają. No i już mieliśmy jechać też po takie zakupy, wiecie, spożywcze, takie zawsze jedziemy raz w miesiącu po takie cięższe rzeczy, typu tam zgrzewka mleka, wiecie, tam zgrzewki wody, jakieś napoje, no i takie wiadomo, tak żeby miał na cały miesiąc. No i ogarnęliśmy jeden temat, drugi temat, słuchajcie, ale ja kompletnie też zapomniałam, że ulica, na której mieszka mój tato, jest całkowicie, słuchajcie, rozkopana. I żeby dojść do miejsca jego zamieszkania trzeba, tam już samochodem się nie wjedzie, jakieś 100 metrów to lekko, nie?
Słuchajcie, chyba jakaś opatrzność w ogóle nade mną czuwała, bo dzisiaj, nie, dzisiaj, wczoraj, wczoraj zrównali ten teren, który tam wylewają, całą tą ulicę. I tak przymroziło mocno, że wjechałam. Widziałam ślady też innych samochodów, więc pewnie nie ja pierwsza wpadłam na ten pomysł, ale jakoś tam, słuchajcie, no kawałek trzeba było mimo wszystko ponosić. Ale daliśmy radę. Słuchajcie, jestem już tak padnięta, krokiety, grzybki namoczone, kapustka jest, więc temat na jutrzejszy, myślę, poranek. No ale z krokietami to jest akurat malutko roboty, bo co tam, kapustka się przydusi z tymi grzybkami i naleśnior usmaży i zawinę i a kilka sztuk chcę zrobić, 8-10 sztuk, tak żeby było. W Castoramie, słuchajcie, jeszcze nawiązując do moich stroików i do moich planów, słuchajcie, kupiłam takie gałązki jarzębiny, piękne, kurczę, wiecie co, tak mi się to podoba, pięknie to w ogóle wygląda w takich wazonach z takimi białymi gałązkami i jeszcze przyświetlone, więc zobaczę, ile z tego wykorzystam, bo stroiki, o których mówiłam, będę robiła dwa. Jeden będzie dla mojej mamy, a drugi dla mojego teścia. Ale ta jarzębina jest cudowna, słuchajcie, kurde, ale to jest, wcale nie jest tani biznes. Taka gałązka tam chyba, nie wiem, 17 zł, słuchajcie, masakra. No ale pięknie to rzeczywiście wygląda, więc tak i na taki wpadłam pomysł, bo na żywym świerku to będzie, uważam, bardzo pięknie wyglądało. Może gdzieś mi się uda jakieś takie maleńkie gwiazdy betlejemskie i będzie ładnie, kolorystycznie i zielono-czerwono. Będzie pięknie, słuchajcie. Tak jak wspominałam prędzej, na jutro plan ambitny, bo wstajemy rano, szybkie zakupy. Wtedy zrobię sobie ten farsz do krokietów, tak myślę. W międzyczasie nastawię coś tam na obiadek, bo ja jutro na 11 idę do fryzjera i tam się pewnie lekko do 15 zejdzie, słuchajcie, bo już czas na odświeżenie koloru. I ostatnio też coś tam nie do końca nam pykło tak jak miało w niektórych miejscach, więc moja ukochana fryzjerka mówi, zaklep sobie dużo czasu, bo musimy zrobić to jutro bardzo porządnie. No, więc na 11 fryzjer, potem szybko zjemy obiad, chwilę odsapnę, zobaczę, może posmażę te naleśniki w międzyczasie i tak koło 18 może, no bardzo bym chciała jutro wybrać na ten jarmark nasz tutaj bydgoski, świąteczny, ale to zobaczymy, jak się dzień ułoży. Taki jest plan. Plan jest jutro na jarmark. Kochani, kończę na dzisiaj tego vlogmaska. Z każdym dniem będzie on mimo wszystko nabierał tempa takiego bardziej świątecznego. No wiecie, za dużo na pewnym etapie też nie możemy zrobić, tak? Choinkę zawsze ubieramy maksymalnie 2 dni przed Wigilią. Zawsze kupujemy żywą. Znaczy zawsze, może nie tyle co zawsze, bo choinkę kupiliśmy sobie w zeszłym roku żywą, tak naprawdę. Prędzej mieliśmy sztuczną. Czy był jakiś rok z żywą? Nie pamiętam. W każdym bądź razie postanowiliśmy, że dopóki nam sił starczy, żeby ją przytachać, to będzie u nas w domu już zawsze żywa choinka. Więc ubieramy ją na 2 dni przed Wigilią. Wszystkie takie kulinarne tematy ogarniamy już też, no, tak, żeby jak najmniej rzeczy mrozić. Mam jeszcze w planie w nadchodzącym tygodniu spróbować zrobić chociaż kilka sztuk pierogów. I to jeszcze zamrożę. A całą resztę już będziemy robili na krótko przed. Także, no, odliczamy. Słuchajcie, 8 grudnia mamy za sobą. Zostało nam 16 dni do Wigilii. Zleci, słuchajcie, na momencie. I z czego się bardzo cieszę. A mi zostało jeszcze sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. Prawdopodobnie 6 dni do wyjazdu po mojego męża, więc ja mam takie podwójne odliczenie.
Kochani widzowie, wszyscy ci, którzy mnie oglądacie, bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vlogmaska. Jutro zapraszam na kolejny. A jutro mam jeszcze dużo bardziej ambitniejszy plan, bo ja jeszcze muszę gdzieś w którymś momencie dnia w końcu pojechać po ten mikrofon, bo ten, który mam przy aparacie, kiepsko daje radę. Jak go sobie przystawię tu bliżej, no to jest ok, ale muszę sobie kupić taki mikrofon, który sobie podczepię. Dobrze, aniołeczki, śpijcie słodko. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie vlogmaska numer 8 w dniu 8 grudnia 2023. Dobrej nocy. Pa, pa.